To są pierogi pieczone, gotowane i smażone. A typowy na konkurs wysadzimy pierogi z ryżem i warzywami. Czy to są nowości, te farsze, które Pani opowiadała? Znaczy, to nie są takie nowości, to już nasze mamy robiły. I więc, ale są niespotykane, więc stwierdziłam, że jednak należy preferować zdrową żywność z warzywami. Dlatego, żeśmy to wystawiły na konkurs. Ale są z kapustą, z mięsem i z grzybami. Także myślę, że każdemu trafiłyśmy w gust. Na samym co się dowiedziałem. Więc jakie plany założenia na kolejne lata, a działania? No tak, jestem przewodniczącą od tego. Mamy w planach po prostu zarejestrować się jako stowarzyszenie i już jesteśmy w trakcie zarejestrowania. Dokumenty są w sądzie. To jeszcze troszeczkę niestety potrwa, a tak w przyszłości obecnie nawet powstał u nas zespół wokalny, więc z tym też jakieś mamy plany. Cóż planujemy w przyszłości? No na pewno chciałabym zorganizować na Woli Bieleckiej coś dla dzieci, dla naszych wnuków.